Cześć, witam was serdecznie. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, co się stało, kiedy kiedyś padłem na pomysł, żeby nauczyć się programowania. To szok, niedowierzanie. Ale ja wam o tym powiem i nie będę niczego ukrywał. Taka troszeczkę osobista sprawa. Więc właśnie wpadłem sobie kiedyś na taki pomysł, żeby zacząć programować, że to może być świetna zabawa, że coś stworzę, że komputer będzie mnie słuchał, że wydam mu polecenia, on będzie robił to, co ja chcę. I zacząłem programować na katce. Tak, takie to były czasy, moi drodzy, że pisałem programy na kadce, zanosiłem je do szkoły i cieszyłem się jak dziecko, no bo byłem w końcu dzieckiem, kiedy po wpisaniu tych programów. Uzyskałem jakiś efekt. Komputer coś liczył. Komputer coś potrafił zadziałać. A mogłem być hydraulikiem. Klientów miałbym bez liku. Ale mnie się zachciało pisać programy w Basicu. No i to były czasy trudne. No teraz wcale nie są łatwiejsze, ale są inne. No i moi drodzy, uczyłem się w ten sposób programowania. W Basicu, w Pascalu. I czułem, że to jest dla mnie wspaniała rzecz i wspaniała radość, wspaniała pasja. I myślę, że dla Was to może być również taka wspaniała radość i wspaniała pasja. Jeżeli więc chcesz się nauczyć programowania, no nie bój się, nie będę cię uczył Bezyka, nie będę cię uczył Pascala, ani FORTRANA, ani Cobola, ani innych rzeczy, z którymi ja miałem do, do czynienia w młodości. Ale jeżeli chcesz się uczyć programowania, no to spróbuj zostać ze mną. Dlatego, że będziemy teraz poznawać podstawy Pythona. Python jest mega popularnym językiem, chociaż wcale nie takim nowym. To jest chyba 86 rok, jak powstał Python, także wbrew pozorom to nie jest nówka, funkiel. Ale ten Python robi się ostatnio coraz bardziej popularny, dlatego że jest po pierwsze bardzo łatwy w podstawach. Łatwo się nauczyć czegoś programowania, co już będzie za chwilę działało, a nie jest to tylko taka zabawka. Na moim kanale znajdziesz filmy na temat Processinga, na temat p gdzie no, raczej się profesjonalnych programów w tym nie pisze. A w Pythonie jak najbardziej, zwłaszcza w coraz modniejszej sztucznej inteligencji, w coraz młodniejszym big data, przetwarzaniu dużej ilości danych, Python jak najbardziej się sprawdza. Więc zaczniemy sobie od Pythona i opowiem Ci na początku, kim Ty jesteś. Jeżeli się pomylę, no to trudno, ale teraz wróżbita Maciej opowie Ci, o co chodzi i kim jesteś. Jesteś osobą początkującą. Osobą, która chce się nauczyć podstaw programowania, czuję wibracje takie, że czujesz, że to może być fajne. Jeżeli się pomyliłem, no trudno, nie jestem już Bitą Maciejem, ale mam nadzieję, że też zostaniesz ze mną. A ja się przełączam do mojego pulpitu. Ach, troszkę mi się przyciski pomyliły, ale okej, okay. jestem już na moim pulpicie. I teraz zaczniemy od tego, że tego Pythona sobie zainstalujemy. Zakładam, że korzystasz z Windowsa, pod Maciem jest troszeczkę inaczej, pod Linuxem jest troszeczkę inaczej, więc zaczniemy od Windowsowego Pythona. A później już programowanie myślę będzie bardzo podobne. Więc jeżeli masz problem z instalacją pod innym systemem, odezwij się tam w komentarzu gdzieś na dole. Zapisz się na grupę dyskusyjną. Na tej grupie na pewno Ci też pomożemy. No i lecimy, moi drodzy. Zacznę od tego, że muszę mieć zainstalowanego Pythona. Czyli wchodzę sobie na python.org i downloads. Ciach, 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 ciach. Pobieram najnowszego Pythonika na mój komputer. No, ponieważ u mnie już był zainstalowany, to magicznie prosi mnie o aktualizację, bo miałem jakąś starszą wersję, a on chce się zaktualizować do wersji nowszej. No to dam Dammus aktualizuj. Jeżeli nie mieliście, no to instalujecie. I voilà. Mmm, troszkę to trwa ta instalacja na tym moim komputerze. Ale wykorzystajcie ten czas. Zaprenumerujcie kanał. Kciuczek w górę. Może grupka na Facebooku, może udostępnionko. I za chwilę polecimy dalej. Ha! It's done. No i teraz tak, mamy takiego Pythona, i w Pythonie jest wbudowany edytor do pisania kodu. Nazywa się idle, czy jak to się tam wymawia, ale moi drodzy, ten edytor nie nadaje się do używania. Dlatego polecam na starcie coś, co się nazywa Mu-Editor. Nie jest to może profesjonalne narzędzie, ale na początek jest super. Chyba, że ktoś już ma troszeczkę więcej doświadczenia, no to pańczalm na przykład. Ale do Pańczarma to jeszcze sobie dojdziemy. Na razie zaczniemy od mułu. Więc znowu pobieramy. A? Skończyło. I co, moi drodzy? No to odpalamy mu. Mu, gdzie ty jesteś? Mu. Ach, ten Windows zawsze takie robi jaja. Ale jest tutaj mu. Ale jak się wpisuje mu, to nie wyszukuje. A z Windowsem tak to już jest. No i co? Na początku musimy zdecydować, że chcemy tworzyć kod używając standardowego Pythona 3. Ok. No i co? Jest. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia pisania swojego własnego programu. Pierwszego programu. A pierwszy program to jest co? Hello world, czyli print. I uruchom. Wykonuj. A, jeszcze musimy go zapisać. Na dole nam pięknie. A, zasłaniam wam. Hmm, kiepska sprawa. O, teraz lepiej. I na dole wypisało to, co chcieliśmy. No i moi drodzy, w pierwszym odcinku, a w zasadzie odcinku numer 0 to jest wszystko. Chcieliście wiedzieć, co się stało, kiedy się zaczęło. Zachciało mi się uczyć programowania? No po prostu nauczyłem się programowania. Więc Wy też potraficie. Skoro ja potrafiłem. A zupełnie nie mam do tego talentu, to wy też potraficie, tylko po prostu trzeba ćwiczyć kawałeczek po kawałeczku, kroczek po kroczku, codziennie po troszeczku, po kawałeczku i do przodu. A na chwilę obecną do zobaczenia, a Cześć i.